Co to znaczy oprowadzać po mieście? Miasto, kawałek ziemi i jakąś opowieść trzeba o tym stworzyć. Kraków, o którym chcę wam opowiedzieć, jest Krakowem bardzo nieoczywistym. Do takiego Krakowa, mam nadzieję, że nieznanego, na pewno bardzo mojego i bardzo subiektywnego, serdecznie, serdecznie zapraszam. Się znamy? Nie. A już się znamy. A już się znamy. Cześć. Cześć. Siema. Co zimno dzisiaj na polu. Tak, trochę, wiesz, na kurtkę, na płaszcz. Na płaszcz. Z krzędrza uciekasz z Krakowa. Tak, za jakiś czas. Takie są plany, tak, tak. Nie, słuchaj, tak planować nie można. Tak trzeba. Masz czas? Nie mam, ale się znajdzie. Tu się znajdzie. To chodź. A tak w ogóle, słuchaj, uciekasz z Krakowa, ty ten Kraków znasz? Inaczej. Wiesz co? Tak? Być może nigdy nie miałem okazji go poznać. A w ogóle to jesteś teraz w Krakowie? A nie? Nie. Jesteś we Florencji. To, co się dzisiaj nazywa kleparzem, kiedyś było Florencją. Tak, od kościoła świętego Floriana, relikwie świętego Floriana przywieziono. Wielka feta była, no wiesz, Kraków, my zawsze mamy wielkie fety. Z tego słyniemy, tym żyjemy. Słuchaj, gdzie ty chcesz pojechać? Gdzieś, gdzie nie będzie, wiesz, bankietów, imprez? No, to akurat się zgadza. Tam, gdzie ja jadę, to tam mało co będzie. Domy, drzewa i ulice. Słuchaj, domy. Wiesz co, drzewa są wszędzie, zwykle tam, gdzie się nie mieszka. Ale domów tutaj, domów ci u nas dostatek. I bardzo chętnie ci kilka pokażę. A to ja również bardzo chętnie. Prowadź. Z tego miasta się nie wyjeżdża. Mało tego. Nie mówię o tym, że się nie wyjeżdża na stałe, ale nie wyjeżdża się nawet na chwilę. Popatrz, masz swój biznes tutaj? Masz. Tak. Słuchaj, nie możesz go zostawić. Że jak go zostawisz, no to ktoś może z tym coś zrobić. Był sobie taki człowiek, jak tu przyjeżdżał, nazywał się jeszcze Mikołaj Wirzing. Potem został Wierzynkiem. Nie ten Wierzynek, który robił imprezę, tylko jego tatuś. Mikołaj senior, Mikołaj junior. Wirzing to Wierzynek. Wierzynek. Wierzynek, tak. No, zasymilował się. Kraków wciąga. Może, wiesz, nie tyle wciąga, co po prostu wywiera swój dyskretny urok. I wywiera taki urok na Wierzynku, że ten stwierdził, no przecież ja się stąd nie wyniosę. Jak się wyniosę, to cały mój biznes zjedzą, no wiesz, konkurencja i te rzeczy. A no coś chyba przeskrobał i kazali mu za pokutę pojechać do Ziemi Świętej. A on był biznesmen. Wiedział. Ale co przeskrobał, że kazali mu pojechać? Wiesz co, no są różne wersje, ale kobiety wchodziły w grę. Kobiety. No. W każdym razie uzyskał od papieża pozwolenie, żeby odbyć pielgrzymkę duchową. Czyli ze swojego domku tam kawałek dalej, chodził sobie do kościoła, a kościół był dużo niższy niż teraz, bo ta część była już wyższa. Natomiast prezbiterium było niższe i Wierzynek po prostu z własnej kasy podniósł. Mamy cztery z rzeźbami i cztery bez. Tak. I tam widzę różne, co to są ta za... Ta część takie? To jest prezbiterium i tak? Podwyższał ją Wierzynek, ojciec. I do budowy... Jak do ojciec Wierzynek, to był ojciec? Było dwóch. Wierzynek, a, ojciec Wierzynek. Ojciec Wierzynek. Tak, Rok spłodził Rocha, Wierzynek spłodził Wierzynka, jeden no był tak. Mikołaj, drugi I był mamy Mikołaj. Cztery takie, tak? I mamy tutaj cztery okna, to jest ta część, którą on podwyższał. I różnego rodzaju symbole umieszczał w kluczach okiennych, czyli te zworniki, także tam są takie konsole, które podpierały żygacze. Słuchaj, do dzisiaj nie jesteśmy pewni, co one miały oznaczać. Wiemy, że one coś oznaczały. Tu są te... Tu. Łuki, tu są te... One się zaczynają tak naprawdę odtąd, popatrz. Mhm. To jest to okno i tu się zaczyna pielgrzymka.
małpa tam, jest, tam, tak, tam, tak, tamta małpa, tak, tamta. Tak, tutaj gdzieś te dwie połowy łuku zbiegają. Mhm. Także to jest małpa jest w łuku. A te takie te nad małpą, to są konsole? To są konsole, to są konsole. Tu w ogóle, gdzie jesteśmy teraz, to jest najlepsze miejsce do słuchania Hej Nauka. To jest najlepsze miejsce do słuchania Hej Nauka. A czemu tu? Czemu tak akustycznie najlepiej? Dlatego, że jest świetna akustyka. Mhm. Po drugie, że można sobie tam usiąść przy drzwiach do kaplicy świętej Barbary. Tak. I pić sobie alkohol. I to jest miejsce, gdzie straż miejska idąca stamtąd cię nigdy nie zauważa. Można sobie siedzieć i tak. Spokojnie. Tak jest. Parę razy ćwiczyłem. Oprócz tego dlatego, że to jest cicho jak na cmentarzu. To jest cmentarz. To jest cmentarz? Tak, stoimy na cmentarzu. Ale ja teraz na chwilę przerwę, bo tam się zaraz powinno, słuchaj, otworzyć okno. Jak się to okno otworzy, w tej oktagonalnej, czyli ośmiobocznej części wyższej wieży powinno się otworzyć to okno, które jest teraz dokładnie na nas. I ktoś powinien wyjść z tego okna? Tak. Z trąbką? Z trąbką, o właśnie. O! Widzisz? Mamy gościa. Szybki konkurs wiedzy o Krakowie. Dawaj. I o ile mogę się pomylić od razu? Nie, wiesz co, jak chodzi o daty, no co, no i zapytam cię, w którym roku była lokacja. No, jaka lokacja? Lokacja Krakowa, czyli kiedy Kraków stał się miastem. A to jest pewnie takie banalnie proste, nie? Większość ludzi to wie. Pewnie tak. Kiedy Kraków stał się miastem? Mhm. Dostał prawa miejskie. W XIV wieku. Nie, no 15. Starsi jesteśmy. W 12. W 14 to... W 13. 13. 1257. Czyli tylko jeden wiek się pomyliłem. Tylko jeden wiek, dokładnie. Nigdy się nie poczułem w Krakowie jak w domu. Nie miałem takiego poczucia, że jestem u siebie, że ja tu jakoś tak należę, tylko bardziej w takim klimacie, wiesz, że aktualnie tu mieszkam, aktualnie tu pracuję, mam też rodzinę, ale jednak jak tak przyjeżdżam sobie do tych swoich rodzinnych stron w Robczycach, to tam się po prostu czuję jak w domu. Więc chodząc z tymi ulicami, bo to są tereny, które ja znam, które lubię, które gdzieś tam we mnie nostalgiczne uczucia, ale wiesz, wywołują takie... Zawsze masz szansę, żeby polubić to miejsce. Zobacz. Może sobie... nigdy nie dałem szansy, tak. Popatrz, faktycznie. No. Tu sobie kiedyś przyjechali do tej kamienicy, czy przyjechali do Krakowa i Kraków ich wciągnął, goście, którzy nazywali się Montelupi. Zresztą Montelupi di Mari. Tutaj? Tu. Popatrz, no, nawet masz napisane kamienica włoska, siódemka, kamienica Montelupi. I ci ludzie tak się wgryźli, wczuli w ten klimat, że zostali wilczogórskimi. Lupus, wilk, Montegura. Może, słuchaj, ty też zostaniesz na przykład, nie wiem, Władkiem Krakowskim. Władek Krakowski. Ładnie brzmi, Władek Krakowski. Tutaj była taka rodzina Fajntuchów, świetnie prosperująca rodzina żydowska. I oni zaczęli najpierw działać w kamienicy Szarej, XIX wiek. Czyli Montelupi i Szarscy. Nie. Już niedługo będą Szarscy. Fajntuchy to byli sąsiedzi. Tak. Szara, niektórzy mówili, że to stąd, że król kochał się w Esterce i kupił jej kamienicę, czy zafundował. Ale to jedna z wielu legend. Anyway. Pojawia się Fajntuch, ma na dole sklep. Jest oczywiście sklepem Fajntucha, ale jest to sklep w szarej kamienicy. Fajntuch się asymiluje, zostaje przyjęty do cechu kubieckiego, zostaje obywatelem miasta i co robi? Zmienia nazwisko od kamienicy szarej na Szarski. Jego syn nazywa się już Szarski. I dopiero potem, kiedy Szarscy prowadzą dalej sklep Fajntuch i syn, dopiero potem zmieniają nazwę na... Fajntuch i syn? Tak. Zmieniają nazwę na Szarski i syn, od kamienicy Szarej. Zobacz. No już mieszkam. Jeszcze 100 lat temu, nie, ja mówię tu, na rynku. Ale tu na rynku? Jeszcze 100 lat temu na przykład taki czynciel sobie był w stanie zrobić coś takiego. Wiesz, że kiedyś ludzie uważali, że cały ten rynek jest piękny, tylko to po prostu wali po oczach. Że to wali po oczach? Tak. W sensie... bo jest inne, bo ma takie dziwne dekoracje, bo takie nie wiadomo co oni, to ni śmo, bo to jest nowe. Ale... Słuchaj, 30 lat później, tu mówimy o jakichś 80-tych latach XIX wieku, powstało następne. Tamto. To? Tak. Nie. To są sukiennice. To narożne. Czy to według ciebie bardzo... Biuro Feniksa, Feniks, Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Czy według ciebie to jakoś odbiega od reszty? To znaczy...
Nie, specjalnie raczej nie. Tutaj każdy budynek... Znaczy jest każdy... Przepraszam, sorry. Każdy budynek jest trochę inny. Nie? Tak, tak, ale dla nich, słuchaj, to było nie ale do przyjęcia. Dla nich to dla kogo? Dla ludzi, dla tych, którzy pisali w Ilustrowanym Kurierze Codziennym, dla tych, którzy byli opinią publiczną. Oni po prostu uważali, że to się nie nadaje, że ten budynek jest ohydny, odrażający, że nie pasuje, że jest zupełnie inny. Fakt, miał wtedy trochę inną koncepcję attyki, czyli czegoś, co mu zasłaniało dach. Miał takie wysokie kominy, stąd go nazywali złośliwie budynkiem pod kominami. Kominy się do tego stopnia, to było... sztuka nowoczesna, ona się do tego stopnia nie podobała Adolfowi Hitlerowi. No to był Adolf Hitler Plac przez 6 lat. Że to? To. Tak, tak, to się tak, no, wiesz, ważne miejsce, więc każdy chce je jakoś przejąć kulturowo. Mhm. No. Słuchaj, a może byś na przykład, nie wiem, został w Krakowie za 10 lat, zrobisz z tego plac lekkostronniczy. Pierwszy lekkostronniczy plac. No. Mógłby być. I rzeka płynęła stamtąd, aż tutaj. Tak. I jako hołd to będzie tutaj żabka, która ma nutki. To są te kumkania żaby, tak? Pewnie coś na kształt kumkania, ale faktycznie stamtąd płynęła, szła tędy i tam aż do Wisły. Jej ujście dzisiaj jest upamiętnione ujściem ścieku miejskiego. No takie rzeczy też były potrzebne, ale wiesz, to była taka rzeka, która na siebie zarabiała. To była taka dobra rzeka. No dawała ludziom koła, pracę. Dawała ludziom pracę. Koła młyńskie. Dalej nazywała się Młynówką. Zasilała młyny. A żabak... Talowski postawił żabę. Talowski postawił... Znaczy, on w ogóle tutaj postawił kilka kamienic, jedna za drugą. Tam masz datę 1890. A jest nawet... I to, tak, i to jest Fecit. Fecit stworzył, postawił. A Spowiedź nie postawił? Tak, tak. I podejrzewam, że angielskie fetch też się stąd mogło wziąć. No w każdym razie... To jest jedna z jego ulubionych miejscówek. Kawałek dalej sobie w kolejnej, też o nazwie łacińskiej, podejdziemy, to zobaczymy, zamieszkał. Tęsku. Ale wiesz o tym, że do tej samej rzeki to dwa razy się nie wstępuje. Że nie da się wejść dwa razy do tej rzeki. Nie, nie da się, nie da się. Znaczy, no, można próbować. Można próbować. Ale rzeka tak nigdy samo? Nie będzie taka sama. Nigdy nie będzie taka sama. Tak jak ta ławka, która nigdy nie będzie taka sama. Nie no, ona od 30 lat już tak wygląda. A jest świeżo malowana, od 30 lat ją świeżo tak, malują. Tak, tak, zobacz, gołębie ją też wymalowały. Ars longa vita brevis, czyli sztuka trwa długo, życie krótko. I pod spodem znów napisane, że stworzył to Talowski. To znaczy, te obie kamienice są jego projektu, a Festina Lente nad jego oknem znaczy po prostu spiesz się powoli. Bardzo mądre. Mhm. Czy to też stosujesz? Takie chyba, hasło? Chyba tak, ale ja w każdym mailu wysyłam carpe diem, work by night. Work by night? Tak. Że pracujesz w nocy? Tak. Czemu? Mnie się znacznie lepiej pracuje w nocy. W dzień, no może, wiesz, w dzień mogę ciebie spotkać, pogadać. A jakbyśmy wzięli, znaczy jakbyś ty mnie wziął na taką przejażdżkę po Krakowie w nocy, to co byś mi pokazywał? Co bym ci pokazywał? Przypuszczalnie podjechalibyśmy do piekar i obejrzeli sobie z drugiej strony podświetlony księżycem Tyniec, czyli opactwo benedyktynów. Na pewno pojechalibyśmy sobie zobaczyć cystersów w Mogile, czyli drugi koniec Krakowa, a po drodze przejechalibyśmy no wszędzie tam, gdzie nie ma strefy, myślę. To umówimy się tak jeszcze, Piotr. Z wielką radością. No takie nocne zwiedzanie. Z wielką radością. Słuchaj, ten budynek tutaj, to jest budynek, który kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. Wygląda trochę jak jakiś komunistyczny budynek partii. Tak, tak, tak. Innym się kojarzy z budynkami NSDAP. Ale nie. To jest budynek, który tą formę przyjął w latach 20. XX wieku, a ledwo 20 parę lat wcześniej człowiek, który sobie zamówił jego budowę, zresztą mistrz kamieniarski, co zrobił? Zrobił z niego dom egipski. Dom egipski znaczy, że przed nim stały sfinksy, faraonowie. Tu stały kiedyś sfinksy. Tu stały sfinksy, były dwa wysokie obeliski. A po co mu to było? Był fanem Egiptu? Chyba tak. No, oglądał się Asterixa i Obelixa? Wtedy jeszcze nie wszystkim, było. Wszystkim wtedy się podobała sztuka helenistyczna. Egipt był rzadszy, bo jej było mało, bo ciężko było coś znaleźć. No więc u góry były takie fajne, kolorowe fryzy. Mhm. A tu była rzeka i na dobrą sprawę ten chodnik, który był przed tym, kończył się tam, gdzie jest ulica Felicjanek. Dalej się nie dało przejść, bo tam było już po prostu mokro.
A tak w ogóle, Piotr, nie wiem, czy ty wiesz, my teraz jesteśmy bardzo niedaleko miejsca, w którym mieszkałem, bo tutaj w lewo jest ulica Felicjanek, ja tam parę lat żyłem. O! Blisko rynku. Bardzo blisko ale rynku. Mimo, że byłem blisko rynku, to tam za dużo na rynek nie chodziłem. No, co ciekawe. Ściągało cię do Masolitu? Tak, tak, tak. Biblioteka. Znaczy taka kawiarnia biblioteka. To ja bym cię zaprosił, może coś ciekawego mi powiesz o Felicjanek. Spróbuję. To tu, Piotr. Ładnie wygląda. Tu mieszkałem. Aniołami. W szarej kamienicy, tak, tu mieszkałem. Tak? Znana miejscówka. Co tu ciekawego jest? Wiesz co, w tym budynku na przykład mieszkał Marian Eile, czyli naczelny redaktor Przekroju. Oprócz tego... Kiedy? Może się znaliśmy, nie? Lata 60. A, to nie. W poprzednim życiu się znałeś. Tak. A także tutaj na przykład pomieszkiwał... A także tutaj pomieszkiwał Piotr Trzyneski, czyli twórca Piwnicy pod Baranami. Tutaj? Tutaj, tak jest. On i Janina Garycka. Czyli znana uliczka taka. Bardzo znana taki uliczka. Zaułek trójkącik. Taki zaułek trójkącik. Tak. Bywałeś w Café Chauffeur? Bywałem, bywałem. Ona przez pewien czas się nazywała inaczej. Jak? Pod Mocnym Aniołem. A, na no potrzeby właśnie. Filmu. No to, na potrzeby to, filmu. No to jak tu kręcili? Jak tu kręcili? To ja tu mieszkam i mnie nie chcieli z domu wypuścić. Mnie nie chcieli wypuścić z domu na Skałecznej, bo kręcili listy Schindlera. No, widzisz, no. No. Proszę nie wychodzić, teraz kręcimy. Tak, tak, spóźniłem się do szkoły jako pan nauczyciel. Tak, tu było napisane pod Mocnym Aniołem, pod Mocnym to prawda. Tak. Pamiętam. Bunkier sztuki, Piotr. Otóż on. Znaczy, bunkier to jest to z tyłu, razem z Wagnerówką. A, ale z bunkier kafe. A tu mamy bunkier kafe. Ale zawsze tak. Mówię o bunkier sztuki. Są też tacy, którzy mówią, idziemy do BWA. Wiesz co, to jest jeden z ostatnich dni po działalności Bunkra Sztuki. Jeden z kafe. Pierwszych po działalności. Tak. Coś się kończy, coś się zaczyna. O ja, ale to kawał historii, Piotr, tutaj. No, są tacy, co mówią, że siedzieli tu 15 lat. Proszę. Niezły... Proszę. 15... Nie no, proszę. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. 15 lat to już niezły wyrok, to kawał historii. Tak, tu się siedziało na studiach, tu się siedziało po studiach, tu się pierwsze biznesy kręciło. Tam się siedziało z Howardem Shorem. Tam się siedziałeś z Howardem Shorem? Tak. Trzy razy. Wy się znacie? Ja go znam! To było dobre 12 lat tutaj spędzonych w Krakowie. 12, czyli pojawiłeś się tutaj, kiedy Café Bunkier już była. Tak, zawsze to miejsce kojarzyłem. Tak jak mówię, i na studiach się tu przychodziło, i po studiach. I biznesy powstawały. Pamiętam pierwsze takie zalążki spotkań biznesowych też tutaj, wymyślanie. Czym by się to w życiu zajmować, no tak. A wiesz, że ten program też tutaj powstał? Dokładnie, dokładnie tam, za tym drugim słupkiem. Za drugim słupkiem? Tak, w części dla niepalących. To powiem ci tak, Piotr, to jak już jadę, to przynajmniej teraz jadę z taką większą świadomością tego, co zostawiam za sobą, bo faktycznie nie miałem szansy i okazji poznać tego, co mi opowiadałeś dzisiaj. I to fajnie, dobrze, to też zabieram to ze sobą, te wspomnienia, te fajne. Dobre wspomnienia zabieram i chowam w sercu. Słuchaj, przyjeżdżaj jak najczęściej i jak coś, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Na pewno się zderzymy na jakiejś ulicy. Tu, słuchaj, w tym mieście rogi są stworzone po to, żeby się na nich spotykać.